o wolności energetycznej i żywieniowej. Bogusław zajmuje się wdrażaniem w Polsce samowystarczalności żywieniowej i energetycznej, głównie w kraju ludzi podobnie myślących i propagujących właśnie zdrowy styl życia. Wyszukuje najchętniej polskich wynalazców ciekawych rozwiązań, na przykład ogrzewania, termoizolacji, odzysku wody, zdrowej i bezpiecznej uprawy warzyw i ziół. No i ma na swoim koncie wiele gospodarstw domowych i rolnych, którym pomógł już obniżyć koszty ogrzewania i prądu do kwoty poniżej 100 zł miesięcznie. Nie wiedziałam, że się da, ale jednak się da. I ostatnim projektem jest samowystarczalny tunel foliowy, pozwalający całej rodzinie zabezpieczyć się w zdrowe uprawy przez cały rok. Więc dajmy się zainspirować Bogusiowi. Oddaję mikrofon, mikrofon blisko, żeby wszyscy z tyłu słyszeli. Odsunę troszeczkę dalej, żeby nie przeszkadzać. Nie wiem, taki już tyle super wykładów było. Nie wiem, czy jeszcze wytrzymacie do przerwy tutaj te parę minut. Znowuż będę miał chyba skrót skrótu, bo tutaj u koleżanki pod Krakowem miałem wykład 4 godziny, jak mówiłem poprzednio też, ale to skrócimy do poniżej pół godziny, postaram się tylko zajawkę taką zrobić, to co tu koleżanka przedstawiła, jak to można wdrożyć sobie w życiu. Te slajdy też bardzo szybko przewinę, dlatego że to nie muszę tej grupy uświadamiać, że jeśli chodzi o zaopatrzenie w tych punktach, gdzie tutaj pokazałem, jeśli chodzi o markety, to jest niespecjalnie. Chociaż teoretycznie pojawia się, że tam jest dużo bio, dużo eko, ale to jest więcej teorii niż praktyki. Teraz drogą wstępu naprowadzającą na tą samowystarczalność żywieniową, bo od tego tutaj zaczniemy tą krótką prezentację. Czy zastanawialiście się, ile wydajecie na warzywa, owoce? Pomijam aspekt tutaj mięsny, tak? Chodzi o głównie te przetwory roślinne czy ziołowe. Mało kto się zastanawia, bo raczej kupujemy. No to środowisko naszych znajomych tutaj kupuje te sprawdzone już rzeczy częściej. Niemniej, jeśli chodzi o koszty zaopatrzenia, czyli liczyliście i zróbcie sobie w domu taki rachunek. Ja po analizie rynku, żeśmy to już troszeczkę sprawdzali, żeby wiedzieć, z czym wychodzę z taką propozycją, to musi być alternatywa, bo jestem głównie od ekonomii, pokazywania oszczędności oprócz zdrowia, ekonomii. I tu się okazuje, że jeśli chodzi o koszty takiej kilkuosobowej rodziny, to oscylują od minimum 7 tysięcy złotych w skali roku, a i do kilkunastu. To nie jest wyssane z palca, bo niby marchewka, pietruszka, czy tu u kolegów naszych, które uprawiałem zdrowe, bez chemii, tej sztucznej warzywka, niby kosztuje to kilka złotych, tak, kilogram, ale doliczymy i kieszoną kapustę, i ogóreczki, i inne aspekty, i słoiczki, i zapakowanie, to później gdzieś w skali roku, no to te 10 tysięcy nie jest wcale wygórowaną kwotą, a to nie ja wymyśliłem, tylko powiedzmy jest to po pewnych analizach rynku. I dlaczego mieć warto, też nie muszę tutaj tłumaczyć w tym gronie, mieć własne warzywa, uprawy. I tutaj będziemy mówić dla kogo, czyli mamy dwa aspekty, tutaj poruszyłem, ponieważ ja się poruszam głównie wśród rolników, jak również mamy gospodarstwa domowe dużo, jeśli chodzi o moją działalność od wielu lat. Czyli mając działkę 1000 metrów zwyż, możemy sobie tą samowystarczalność zafundować. Kto z Państwa dysponuje terenem oprócz domku z działką ponad 1000 metrów? Są takie tutaj przedstawiciele, są, jest pewna grupa. Czyli macie szansę, ci z mniejszymi albo w ogóle, no niestety nie mają tej szansy, albo w kooperacji z kimś mogą wejść. Także jest zawsze rozwiązanie, tak? I taki tunel foliowy to jest właśnie to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o niezależność od warunków atmosferycznych. Oczywiście nie mówimy tutaj o takim małym tuneliku, gdzieś 3 na 6, 18, 20 metrów kwadratowych, bo to jest też super, tak? Tu mówimy o bezpieczeństwie upraw, możemy pod gołym niebem, dużo ludzi uprawia i pewne warzywa i nie tylko, i też dobrze, tak? I to od dziesięcioleci, stuleci. Natomiast tu mówimy o tym bezpieczeństwie na większą skalę, czyli niezależność od warunków atmosferycznych, minimalizacja ryzyka. Tutaj jeżeli są rolnicy, to ja mam wiele takich rozmów, setki rozmów za sobą mam, jeśli chodzi o wolność energetyczną, ten mój podstawowy dział wcześniejszy.
ach, to się nie opłaca, tu nas linczują, tu podatki, tu opłaty, i to jest prawda, tak? Teoretycznie jest inaczej, a praktycznie jest, że inaczej. I to jest takie rozwiązanie, taki tunel, powiedzmy, zastąpi dla kogoś, kto ma kilka hektarów czy więcej. Takim tunelem, jeśli chodzi o rentowność, będzie miał więcej i sam to obsłuży ten tunel, niż no, trzeba tego ciągnik, trzeba troszkę tam zasiać, zebrać, zmagazynować i tak dalej. I tu jest taka alternatywa, że takim tunelem ma alternatywę dochodowości jak z kilku hektarów co najmniej. Sprawdzone. Natomiast dla prywatnych, jak mówiłem tutaj naszych znajomych, no to są te tunele na działkach czy tam troszeczkę większych terenach. I ten tunel foliowy, tu mówimy o tunelu takim od 100 do 200 metrów kwadratowych. Nie długości, bo też powiem, to jest długością tego tunelu, nie. Czyli taki gdzieś od 100 kilkudziesięciu do 200 metrów kwadratowych, tu choćby cała rodzina mniejszym nakładem pracy, a nawet jednoosobowo ten tunel obsługując dla całej rodziny, byliśmy w stanie go obsłużyć, bo praca jest ta sama, gdybyśmy mieli tunelek 50 metrów kwadratowych. Tak, to zaangażowanie czasowe, tylko że mniejsza skala wyprodukowania odpowiednich sobie uprawy, odpowiednich warzyw czy ziół, które będą nam służyły na cały rok. Tu mówimy jeszcze o systemie chłodzenia i podgrzewania. No, zapomniałem do stoiska mojej specjalnej rury. Także widzieliście, tak? A, przynieś, tak. Głośniej? O, przepraszam. Zawsze było za głośno, także. Schłodzenie i podgrzewanie. Za chwilę dostanę tu element, który to możemy, wykorzystując polski patent polskiego wynalazcy, który wynalazł kolejny raz rurę, Andrzej Walczak. Specjalnie kształt. To jest ta uprawa przez 8-9 miesięcy w roku. Oczywiście w tunelu dzisiaj większość z Państwa macie tunele pewnie na działeczkach, czy większe, czy mniejsze. I wiadomo, tu Ameryki nie odkryłem, że tunel poprawia troszeczkę już warunki odporności na pogodę zewnętrzną, ale przy upałach mamy troszeczkę kłopot. Przy mokrej pogodzie mamy kłopot z grzybami i innymi rzeczami. Mamy tutaj produkty, mikroorganizmy, które to zabezpieczają, ale to też nie wszystko. Natomiast chodzi o to, żeby w skrajnych miesiącach od marca do listopada, o dziękuję pięknie, od marca do listopada bezpiecznie uprawiać. Ta rura ma ten kształt gwiaździsty. Andrzej Walczak, który ma kilka hektarów pod szkłem, szukał rozwiązań, jak mówię, wagony czy pociągi węgla zaoszczędzić w skali roku na tych kilku hektarach szklarni swoich, gdzie trochę, znaczy ma zdrowsze uprawy niż standardowo dookoła, to jeszcze oprócz tego oszczędności dzięki temu kształtowi tych rur i nanosrebrem powlekane w środku. I zakopanie tych rur wzdłuż tunelu, szczegóły to przy stoisku omówię, nie będę zajmować dzisiaj czasu. To jeśli chodzi o podgrzewanie i chłodzenie, jak działa, to w kolejnych slajdach będzie widać, co daje ta geotermia. Słowo bardzo, bardzo takie poważne, geotermia się kojarzy tutaj z innymi poważniejszymi zjawiskami, a tu chodzi bardziej o zakopanie metr do półtora w ziemi tych rur wzdłuż tunelu. Odzysk wody. Tu już po długich negocjacjach i rozmowach z producentami tuneli udało się ten odzysk wody, ponieważ nikt tego nie robi w tuneli odzysku wody, chyba że zblokowane tunele, tak jak w wielkich uprawach, ale w pojedynczym nie, nam się udało. Mamy już w prosty dość sposób zrobiony odzysk wody, a te woda z tunelu pozwoli ten cały rok nam zaopatrzyć się, wiadomo co teraz się dzieje z wodą, opłatami, restrykcjami, kolejnymi licznikami, tak, jak ktoś nie ma własnej studni. Własna energia, samoobsługa energetyczna, czyli do wentylatorów, do podstawowego oświetlenia własny prąd z takich niedużych off-gridowej instalacji, którą też praktykuję w wielu przypadkach. To jest nasz tunel w naszej spółdzielni, gdzie jestem też członkiem, gdzie tutaj te powietrze jest zasysane, wentylator jest jedynym kosztem i przedmuchujemy na koniec tunelu. Z drugiej strony, to było w trakcie zakopywania kilka lat temu. Te rury sprawdziły się rewelacyjnie w mokre lato, dwa lata temu, gdzie nie było grzyba, bo te rury dosuszają powietrze również. I tutaj mamy jeszcze do tego tunelu automatyczne sterowanie, czyli dla ludzi zapracowanych, którzy to robi po godzinach, może sobie dojechać, wie jaka temperatura czy wilgotność jest. Będzie to wszystko zautomatyzowane. Gotowe przykłady upraw. Tutaj z tymi uprawami, na przykład koleżanka,
Wioski są dwie chyba. Jedna będzie na pewno tutaj już zorientowana bliżej. Zielarka i też również doświadczony ludzie z naszej branży, którzy mają gotowce już dla kogoś, kto z miasta wyszedł na działkę i nie wie, jak tą marchewkę uprawić, tak? No bo dużo takich będzie jeszcze wśród nas, którzy mają chęci, a umiejętności jeszcze niekoniecznie. Więc tutaj będzie poprowadzone ściągi, jak to za rękę bezpośrednio uprawiać. Jakiś osprzęt i tak dalej. Czy taki tunel, tak od razu mówię, samowystarczalny. Niezwykła folia, bo takie tunele są za dziesiątki tysięcy złotych, a i 50-80 tysięcy tych gabarytów zwykły, no niezwykły, no taki z podwójną folią i tak dalej, ale bez tych udogodnień, tak? Tyle kosztuje, natomiast tu będzie chyba w niższej nawet cenie ten komplet. To jeśli chodzi o samowystarczalność żywieniową i zdrowotną, natomiast teraz bardzo szybciutko przejdę przez temat wolności energetycznej, dlatego że to jest chyba coś bardzo istotnego. Czy kto z Państwa mieszka w blokach? Jest kilka osób. No macie troszeczkę mniej szczęścia do tej wolności, tych do 100 zł. Natomiast jeśli chodzi o taki bardzo fajny zwrot, że tylko własny prąd daje wolność energetyczną, to jest nie slogan wcale, ale w tych czasach, co się teraz dzieje, to ten własny prąd, no nie każdy może mieć, środowiskowych, w lesie, tutaj są nasi znajomi też, które właśnie warunki nie pozwalają mieć tą wolność. Po prostu jak ktoś w lesie mieszka i ani turbinki wiatrowej małej, ja jestem przeciwnikiem tych dużych, ale te małe dlaczego nie, jeżeli odpowiednio skonstruowane. Zawsze wolność daje tylko własny prąd, bo obcy też nie, tak? Żeby nie sponsorować obcego kapitału, który tam się działo rok, dwa lata temu. Mimo, że Polska na węglu stoi i gazie, ale to już osobna rozmowa, nie na to spotkanie dzisiejsze. Tutaj takie trochę uzmysłowienie. Założyłem ten nierealny troszeczkę już dzisiaj wykres, że te ceny prądu, węgla, gazu rosły kiedyś po kilka procent rocznie, a w tej chwili tu był taki skok gdzieś, tak? Szczególnie w węglu, że 400%. Trochę się znormalizowało. Założyłem tutaj w ten sposób, sobie policzcie, jakie macie dzisiaj koszty, kto wydaje na jeszcze koszty ogrzewania i nie ma tej wolności, koszty prądu. Ile to będzie w skali na przykład 10 czy ćwierćwiecza, to jest nierealna kwota przy 500 zł dzisiaj kosztach, przy małym domku 200 zł na prąd, 300 zł na ogrzewanie miesięcznie, czyli jakieś 2-3 tony węgla, no to jest nierealne nawet przy tych cenach węgla czy gazu. 500 zł koszty utrzymania, takie bardzo małe, to będzie około 100 tysięcy w optymistycznym wariancie przez 10 lat. Przez ćwierć wieku z kilkaset tysięcy złotych. I teraz pytanie, co chcemy zrobić z tym tematem. Różne są rozwiązania. Od turbin wiatrowych poziome pionowe. Wszyscy lubią, no i takie fajne, bo te pionowe to tak takie bezpieczne, fajne. No super, tylko że technicznie one są mniej wydajne. To z tego, że startują szybciej, jak laptopa nie naładuje. Mówię, taki malutki. W każdym razie to już nie technicznie dzisiaj na tym spotkaniu, to jest bardziej wywoławczo, kto Państwa będzie pragnął te dziesiątki tysięcy zaoszczędzić. I tak jak koleżanka powiedziała, mieć rachunki do 100 zł, tak jak wielu naszych znajomych ma, i to nie od roku, bo i od kilku lat, z którymi współpracujemy. I dobranie odpowiednich instalacji i systemów grzewczych spowodowało, że pomimo, że nie jest za darmo, bo te instalacje kosztują, ale ten koszt od pierwszego miesiąca po montażu można zamienić na podobny koszt, tylko że stały, czasowy, tak? Czyli koszt tych dziesiątek tysięcy złotych, co kosztują te rozwiązania, zamieniamy na stały przez odpowiednie sfinansowanie. Magazyny energii. Tutaj dużo teraz się mówi o tym w mediach, że magazyny energii są bardzo no, preferowane, zachęcane, są dotacje i się zgadza. Tylko ja jestem zwolennikiem tej tańszej wersji jeszcze, bo bardzo zasadne będzie mieć magazyn energii za rok, dwa, jak będą godzinowe rozliczenia prądu. Natomiast mam rozwiązania takie pośrednie, dużo, dużo tańsze, które dzisiaj dają to zabezpieczenie w razie wyłączeń dłuższych prądu, nawet na miesiąc, jak ci wyłączą prąd w okolicy, to żarówka i lodówka chodzi. Może bez szaleństwa, że wszystko i pralkę i tak dalej włączymy, no bo na tym małym, co ja proponuję, niekoniecznie. Chociaż jak ktoś się uprze, też można pójść w troszeczkę bogatszy zestaw, tak? Takich mamy już wielu ludzi zaprojektowanych z naszych znajomych, którzy już mieli wcześniej inne standardowe rozwiązania.
Także da się i stać, i ma to sens. Tylko w tej tańszej wersji. Nie w tych bardzo drogich rozwiązaniach za dziesiątki tysięcy złotych. Tu nie będę zajmował już czasu, bo można by tak długo jeszcze. Natomiast od prądu przejdziemy teraz do termoizolacji. Czy ktoś z Państwa rozważa termoizolację swojego budynku? Są takie tutaj na sali? Nie bardzo. Wszyscy mają docieplone. Aha. Dobrze, to ja bardzo skrócę, chociaż podzielę się ciekawostkami. Na przykład powłoki cienkowarstwowe termoizolacyjne. To jest taki próbnik. To jest powłoka nakładana na elewację budynków najczęściej. Z zewnątrz czy wewnątrz. Normalnie się nie ociepla wewnątrz, ale ponieważ ona jest oddychająca, elastyczna, trwała, grzybek nie wejdzie jak pod styropian. Kuna nie zje wełny czy styropianu i oddycha. Żadna nowość, lata 60. tamtego wieku, utajnione patenty światowe, wojskowe, nie tylko. Odtajnione naście lat temu i wielu inżynierów, między innymi Polaków, podchwyciło to do budownictwa. Tak? Alternatywa, koszty są porównywalne z ociepleniem styropianem czy wełną. Czy to będzie nowy dom, czy stary? Nowy to trzeba zacząć na etapie już projektu i architekta, no bo już potem będzie za późno, jak ktoś zaprojektuje 200 cm styropianu, no bo ościeżnice czy tam inne aspekty będą już śmiesznie wyglądały. Czy też na pokrycia dachowe, instalacje, akurat w domkach to nie dotyczy, ale temperaturowe, jakieś przesyłowe linie, genialna sprawa, mamy wiele już doświadczeń. Z takich tańszych rozwiązań są jeszcze folie termoizolacyjne, tutaj pokażę następny slajd dla niedowiarku, bo każdy mówi, ty, a badania są, a jak to działa? Ja mówię, wiesz, no więcej jest jak na styropian i wełna, bo nasi naukowcy, czy inżynierowie, czy z Politechnik, którzy to Polacy też są za tym, nie tylko na świecie, mamy więcej badań i certyfikatów niż styropian czy wełna. Także jeśli chodzi o skuteczność działania i wszystkie parametry techniczne. Natomiast wspierając Polaków, wyszukując polskie ciekawe rozwiązania, to jest na przykład specjalne aluminium, nie jest to powłoka aluminiowa zwykła, powlekane i to zastępuje dychę styropianu, tylko kosztuje dziesięciokrotnie taniej, bo niecałe 20 zł z metra kwadratowego, czyli ocieplenie całych budynków. Od 20 lat wynalazł to Polak z Olsztyna, firma do dzisiaj istnieje. Wiele firm budowlanych to zna, bardziej z pozycji izolacji, paraizolacji, nie wiedząc, że przy okazji są to właściwości termiczne, że zastępuje dychę styropianu, czyli według przepisów trochę za mało, bo 20 jest teraz normą. Ale tutaj kolega nasz już pięknie, przecież rozmawiali, sobie też docieplił skutecznie poddasze właśnie tą folią polskiego wynalazcy. I bardzo tanio, tak? I można to samemu zrobić skutecznie. Także da się. Proszę. Nie chcę dzisiaj zajmować czasu, ponieważ tu miałem nadgonić zaległości czasowe, ale tak, to zakładamy wewnątrz, to czymś wykańczamy na zewnątrz, tak? Czy pod coś robimy, tak? Pod tym, a to jest ostatnie i kolor możemy dobrać jaki chcemy. To natryskowo lub wałkiem, jeżeli od wewnątrz, mamy wiele już budynków zrobionych, od paru lat tym się zajmuję, jak to znalazłem, także tą ofertę. Tutaj jeśli chodzi o autoaktywne kratki, też Polacy za tym stoją, mądrzy ludzie, którzy opracowali coś, co jest znane od lat w lotnictwie, zasada Bernoulliego, większy, mniejszy otwór, nie ma ciągu wstecznego, tak galopuje z tymi korzyściami, ale jak to się wymieni kontaktem, dostanie gratis kontakt z rabatem, u nas możliwość zamówienia sobie tej termoizolacji. Nie termoizolacji, kratek autoaktywnych, wentylacyjnych, które powodują 20-30% oszczędności rocznie na kosztach ogrzewania, czymkolwiek dzisiaj ktoś nie ogrzewa. Sprawdzone, przebadane, tak? Na kamerach termowizyjnych jest także genialna sprawa. Groszowa koszty, wymiana lub włożenie do otworów obecnych kratek wentylacyjnych wkładek tych autoaktywnych, także to groszowa sprawa. Teraz jeśli chodzi o młodsze dziecko, patent Andrzeja Walczaka, tego wynalazcy rury od nowa, kocioł soniczny. To jest lekarstwo dla większości domów w Polsce, którzy są namawiani na wymianę na pompę ciepła. Znany temat, bardzo promowany. Nie mam nic do pomp ciepła, tylko teraz za dziesiątki tysięcy złotych do kogoś, kto ma stare centralne ogrzewanie,
Średnio według mnie ekonomicznie, bo sama pompa ma genialne właściwości, tak? Żeby nie łapać mnie to za słowo. Natomiast nie w tym wypadku, tak? Po co ci tir, jak jeździć osobowym samochodem? Także tutaj jeśli chodzi o kocioł soniczny, wynalazek grzałki sonicznej, nie myli z oporową, prądożerną. Oszczędność w kotle mamy w dziesiątki domów jest, no w papierach tego nie widać, widać to w efektach końcowych. U wielu, co mamy założone, prawidłowo podłączonych domach starych, gdzie jest stare centralne ogrzewanie i pompa ciepła gubiłaby swoje cudowne właściwości, kosztuje dziesiątki tysięcy, a kilkakrotnie taniej wychodzi kocioł wieczny, niezniszczalny z kwasówki. Szczegóły dla tych, co się wymienią kontaktem, chętnie podzielimy się. Teraz drugie moje ukochane centralne ogrzewanie to jest powłoki na, znaczy folię na podczerwień lub panele na podczerwień. Dla starszych domów moim lekarstwem proponowanym, jak rozmawiam z tymi, co się wymienią na taką bezpłatną konsultację, to są dwa rozwiązania do domów starszych, już istniejących, już zamieszkałych od iluś lat czy dziesiątek lat, czyli na bok kocioł soniczny podmieniamy lub obok obecnego węglowego czy gazowego, z odpowiednim dopasowaniem prądu własnego, bo to daje tylko wolność, jak pamiętacie na początku, co mówiłem. Natomiast podczerwień moja ulubiona, bo jest zdrowsza. Jeszcze jeśli chodzi o promieniowanie, wiele pytań jest, a czy to nieszkodliwe? Ja mówię, no wiesz, no słońce raczej, jak przebywamy na słońcu, raczej się lepiej czujemy niż źle. To jest podobne promieniowanie, już nie wchodząc w szczegóły, badań jakościowych, sauny na podczerwień i inne aspekty zdrowotne, nie ma krążenia powietrza, ta sama temperatura pod sufitem i na podłodze i dwa rodzaje tych ogrzewań. Tam panel u mnie na stoisku jest włączony na podczerwień dla domów istniejących, gdzie ktoś nie ma pięknych wystroi domów zrobionych i warto je najlepiej pod sufitem lub w formie obrazu na ścianę zamontować. Dużo taniej wychodzi jeszcze w eksploatacji, mimo że też mit, że prądem drogo, nie w tym wypadku, ponieważ może mieć w każdym pokoju inną temperaturę i sobie będą panele czy folie, które też mam na stoisku do pokazania dla domów nowych, nowo budowanych. Czy w podłodze, czy w suficie, nie ma to znaczenia. Oczywiście wiele pytań, a jak to grzejnik na suficie? No burzymy mity kolejne, tak? Nie ma krążenia powietrza, słońce gdzie masz, na niebie czy w ziemi? No na niebie, asfalt gorący. Także można długo, natomiast jest to bardzo tanie i koszty uzbrojenia domów to nowych, szczególnie jak wielu mam znajomych, co budują domy i mówię, ile masz zaprojektowane w budowie domu koszty ogrzewania, no tyle i tyle, 10, tu pompa, podłogówka, tak, jak chcesz 3 razy mniej zapłacić na dzień dobry, mieć na dziesiątki lat święty spokój z naprawami, serwisami, no tak, tylko potem wychodzi 5 konsultacji z firmami hydraulicznymi i jak nie trafi do mnie z powrotem, to niestety wpadł w standard. Tak to często bywa. Także tu w formie paneli przykład jest, można tylko kabelki schować, no bo gdzieś trzeba na etapie budowy, tutaj dzisiaj nie ma kolegi jednego naszego, który kolejny ma takie panele w domu, ale mówi, co mi przeszkadza, za 3 lata będę robił remont, to malowo tu sobie schowam te kabelki, a na razie tylko do termostatu trzeba połączyć, tak? No gdzieś musi być podłączone elektrycznie. Moi znajomi szczęśliwi na Mazurach, tam gdzie mamy swoje siedziby rolnicze, udało się zrobić opomiarowane licznikiem osobnym. Rzadko się to udaje, bo w starym domu nie trzeba po co ciągnąć nową instalację. Udało się szczęśliwi, jak oni bardzo mało prądu zużyli, przynajmniej wobec się chwalą do tych niedowiarków, jak to działa, bo udało się na strychu położyć tam, gdzie niezamieszkany, rozłożyć pajęczynę z przewodami i w jednym miejscu opomiarować. Także teraz ta geotermia, jeszcze wrócę na chwilkę, co mówię na początku w tunelach. To jest niesamowity hit, słuchajcie. Ja mam to sprawdzone już na wielu budynkach. To jest budynek, gdzie pozwoliłem chyba znajomym ponad 200 tysięcy zaoszczędzić na etapie, ponieważ chłodzenia takiej hali 1000-metrowej, ponieważ tam 30 parę, głównie kobiet, lutowało elektronikę i lutuje do dzisiaj, tylko był problem w upały ze schłodzeniem tej wielkiej hali, no bo tam jeszcze te lutownice grzały, no i wentylatory, i szukał jakichś rozwiązań klimatyzacyjnych, wiadomo. Natomiast mówię, słuchaj, są takie rury i tutaj zakopał 4 ciągi wzdłuż hali, tam gdzieś na następnym slajdzie powinien być, nie, tutaj nie mam napisane, tam są te czerpnie, a tutaj wchodzi i tylko wentylator przedmuchuje na halę.
to powietrze. Rurę już opowiadałem wcześniej przy tunelach samowystarczalnych, także już to przewinę, żeby nie zajmować czasu. I tu jest bardzo ważne, kawę na ławę. Co to dają te rury, tak? One są... To go kosztowała cała ta impreza w tą wielką halę kilkadziesiąt tysięcy, jest kilka razy taniej niż by wydał na klimatyzację plus prąd, który ona brała przez wiele lat. Temperatury. Czerwiec, upały ponad 30-stopniowe, wieje do 20 stopni. To jest jeden ciąg i dwa. Drugi ciąg. Są dwa ciągi, lewa, prawa strona. Tutaj luty, mrozy kilkunastostopniowe też bywały, tak? A wiało w najgorszym wypadku plus 5. Co to znaczy? Masz połowę kosztów ogrzewania czymkolwiek, bo nieplanowany jego koszt tego znajomego to było połowę kosztów ogrzewania gazem zimą, co nie było motywem założenia tej geotermii. Tutaj w skrócie jeszcze tak bardziej widoczny rysunek, plus 5 wiało, to jest luty. I tutaj były temperatury na 100 stopniowe mrozy również w nocy, tak? Takim następnym moim ulubionym tematem, a w tej chwili jak słuchałem informacji, co się dzieje, jak mnie sąsiad tam na wsi zaintrygował, że nie zdążyliśmy do oczyszczalni zgłosić do gminy i będzie kara do 15 tysięcy złotych, bo jak nie zgłosimy, że trzeba mieć, czy mają szambo, czy mają oczyszczalnię, to jeszcze inaczej i tak dalej. Sobie pomyślałem, kurczę, temat jest dla nas wszystkich, tak, bo zabezpieczmy się z odzyskiem wody, czy wody szarej. Nie wiem, czy z Państwa wszyscy wiecie, co to znaczy. Odzysk wody z dachu, nie tylko, i do toalety, gdzie jest największa eksploatacja ilości wody w gospodarstwie domowym zawsze, tak? To jest woda do toalety, no bo tam mycie, kąpanie też, ale w mniejszym stopniu. I takie oczka wodne będziemy preferować. Jestem już po konsultacjach do tych tuneli samowystarczalnych, ponieważ wodę mamy żywą. Na powietrzu. Oczywiście po konsultacjach z fachowcami od nawodnienia, które przechodziłem, bo wiele rozmów tworzę do tego, żeby o 30-letnim stażem pan mówi, no przecież to się nie da, bo przy szklarniach oni podlewają, ta woda musi być i zimna, i od bakterii, i tak dalej. Jak z takiego oczka? No ja tak słucham, no że ten pan nie wiedział o mikroorganizmach, które też mamy dostęp, inne. Także na przemysłową skalę my tu nie mówimy, ale oczko ma żywą wodę, tak? Mamy i ciepło. Nie plus 5, plus 8 z ziemi, jakbyśmy podlewali. No są wiele aspektów, co musiałem połączyć wiedzę wielodziesiątletnią fachowca od nawodnienia z tym, co my tutaj robimy w naszym środowisku, tak? No ale chodziło mi o jego techniczne uwarunkowania. Ja już mam na koniec podsumowanie. Jeśli chodzi o nasz klub, który tutaj jestem promotorem tego od wielu lat, pomagamy w wyborze firm, negocjacjach, nadzorujemy jakość montażu przez wykonawcę. Różnie to bywa w Polsce z tymi firmami, też przerzuciłem wiele, nie zawsze jest idealnie, samo życie, tak? Więc tutaj takie troszeczkę pełnimy rolę anioła stróża wśród naszym środowisku. Nie zabiegam o gdzieś kontakty z ulicy, bo mi to jest niepotrzebne, nie mam na to czasu w tej chwili, nasza wąska grupa znajomych, którzy sobie się wspieramy tutaj nawzajem w obsłudze. Wolimy pomóc takim tutaj znajomym, jak jesteście na sali. Łatwiejsza rozmowa, ludzie bardziej otwarci niż szukać kogoś z ogłoszenia. Jestem akwizytorem, żebym wydzwaniał i zabiegał o to. Także tutaj zapraszam do kontaktu, do wymiany, takie bezpłatne konsultacje. Zapraszamy do wolności. Życzę wszystkim sukcesów i przerwa. Chyba upragniona. Dziękuję bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.